Witamy w kolejnym odcinku kariery z FIFA 17. Przed państwem puchar niższych lig angielskich, czyli trzeciej i czwartej ligi angielskiej. Czeka trade, trofy. Wita się tutaj z wami Kiełbasa, czyli ekspert od piłki toczonej. W zeszłym odcinku była kulana, tym razem jest toczona. I przed nami tutaj jest taki skrót meczu, najlepsze akcje naszej drużyny Portsmouth, która grała ze Scunthorpe. A tutaj najciekawsze sytuacje z tego meczu. Stevens, ostre wejście. I za to chyba otrzyma żółtą kartkę, tak jest. Za to, że jesteś biały, bo w dzisiejszych czasach nie można być biały. I tutaj już akcja, chyba bramkowa, w 12 minucie. Piękny zwód, obrót i Lookman zdobywa bramkę. On jest dla mnie niesamowity. To, co wyczynia od momentu przejścia do naszej drużyny, po prostu jest niesamowite. Widać, że opłacało się przeprowadzić ten transfer. O, Emanuel Olisa Debe się cieszy. Tutaj już 50 minuta, kolejna akcja, dwójkowa. I znów Lookman i 2-0 dla Portsmouth. Ten zawodnik to jest po prostu skarb. Jeżeli ten diament jeszcze doszlifujemy, to będzie niesamowitym piłkarzem w przyszłości. To sprzedamy go za 100 milionów euro. Albo go zostawimy najwyżej. I doprowadzimy. A to już 54 minuta meczu. Dobitka i gol. Widać, że przeciwnik Portsmouth się nie poddaje. 2-1 i zmniejsza przewagę naszej drużyny, tak. Redukuje ją tylko do jednej bramki. Kto strzelił bramkę? Holmes! Tak, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. To była dość dobra odpowiedź, 54 minuta. I tutaj już mamy czas doliczony, 93. I niestety ten sam piłkarz odbiera nam zwycięstwo. W ostatnich minutach. W ostatnich minutach. Już prowadziliśmy 2-0, a się zrobiło 2-2. Ach, nie typu. To jest właśnie typowy skrypt FIFA, aby w ostatniej minucie na trudnym poziomie wcisnąć nam bramkę. Piłkę do siatki. No ale to już... Rzuty karne. Historia teraz. Rzuty karne. Kto strzela? Anion. Nie, Baker, przepraszam. Strzał i świetnie, piłka od słupka się odbija po ziemi. Bramkarz nie miał szans. Teraz Davis. Czy Ford obroni ten rzut karny? Prawo, czyściutko, w dolny róg, szczura puścił. I teraz Lookman, czy on się pomyli, czy się nie pomyli? No i było blisko, bramkarz nie sięgnął. Było blisko, ale się udało. Morris. Teraz wszyscy liczą na to, że Ford tym razem dobrze zareaguje na to. I broni! Świetna parada, interwencja, udało się. Następny jest Hunt. Czyściutko, od słupka, po ziemi, szczur, w prawy dolny róg, jest 3-1. Czekamy na Mantoma. Skupienie. Czy Ford obroni znów? Ach, był blisko! Tym razem się nie udało obronić. Caicedo. Pięknie, po ziemi. Spokojnie. 4-2 już jest. Teraz wszystko zależy od piłkarza przeciwnej drużyny, od Dawsona. Czy trafi, czy spudłuje, wytrzyma próbę nerwów? Niestety nie i poprzeczka. Portsmouth przechodzi dalej. Czeka trade trophy. Jesteśmy... Proszę, zobaczcie tą cieszynkę. Jesteśmy ciągle w grze. Tak jest. Tak jest. Zobaczmy. Ale to spierdolił. Powinno być w tej sytuacji technologia goal line pokazać nam, czy faktycznie spudłował, ale wierzymy komputerowi na słowo. Wielkie gratulacje od bramkarza dla Lookmana. Drużyna przeciwna niestety tym razem była gorsza. Mają pecha. Wcześniej w tym meczu podobno Chaplin został kontuzjowany. No dokładnie. Nie mamy tutaj... O, nawet wygrałem tam gdzieś. Trofeum takie małe. Wygrałem. A najlepszym piłkarzem był... Gareth Evans. Ja się takie statystyki na szybko. 7 strzałów. Po mojej stronie. No mniej strzałów. Dwie bramki. Po stronie przeciwnika. Po 4 cele, ale... 57%. No właśnie, posiadanie piłki. Dobra. Check a trade. No i teraz ostatnie ruchy transferowe. Karel Eiting z Holandii. To może być dobry zawodnik, ale oczywiście nas na niego nie stać. Ale niech sobie go poobserwujemy. Yo Yeboah. FC Twente. Zgarany piłkarz. Bersant Celina z Manchesteru City.
Jakiego Manchester City? No tam był. Wypożyczony. No. No w Twenta jest. Timothy Fosu-Mensah, Manchester United, też jakiś młodzik. Widzę, że celujesz w samych młodych kabanosie tutaj. Dokładnie, no. Nowy bramkarz, Matthew Hudson. No ale też jakiś oni nie zbierają. Bramkarz by się przydał, ale no nie wiem. Mason Holgate. Zapytamy. Statystyki wyglądają przyzwoicie, ale 20 tysięcy? Aaron Nemane, także z Manchesteru City. No do obserwacji. Zobaczymy ile kosztuje. Tego bym chciał kupić, no. 207 tysięcy. Stać nas na niego. Damy 350 i zobaczymy co powiedzą. Ty nie za dużo kasy masz? No 2 miliony, nie? No 2 miliony, no też mi dużo. Ale to daje się między tym przydziałem. Dajesz 250 tysięcy optymalnie i sprawdzamy. No ale on jest z Manchester City, więc... O, koguty. Josh Onomah. Kogo jeszcze potrzebujemy? O, Mateo Zo. Jego pamiętam. Atletico Rafaela. No ja go cały czas obserwujemy. Mamy nadzieję, że się uda go sprowadzić. Tutaj kontuzję zawodnika mieliśmy no, wcześniej zapowiedzianą. 4 tygodnie kontuzji. O, patrz, Ezil przeszedł za 76,5 miliona do Barcelony? No, co tam się dzieje? No, ci są 11 milionów. Ile? Z FC Twente czy za z United? 7 milionów. Do tego bramkarza 140 tysięcy. No to jakiś słaby ten bramkarz musi być. No, ten Nemane za 400. Onomah za 5,5 miliona. Bo no tutaj może być ciężko. O, za Garetha Evansa jest jakaś... No Evansa to chcę sprzedać. Aha, chcesz się go pozbyć? No i co z tym Hudsonem, powiedz mi? Czy w końcu chcesz go sprowadzić, czy tak mieszane uczucia masz co do niego? No nie wiem. Chyba, że wymiana zawodników. No zobaczymy, czy jest tu jakiś piłkarz. No Baker jest bardzo stary. Jamal Love, Drew Talbot. Śmieszni są. Dobra, no to weźmiemy tego. A masz już prawego obrońcę jakiegoś? Jeszcze nie. Wszystko na zero, oferta, wymiana piłkarzy, to czasami się może powieść. Jest to akurat opłacalny ruch. Trwają inne rozmowy. Isaiah Brown, wiesz, który... Wiem, ale już rezygnujemy z niego. O, oferta przyjęta. Dobra, może się uda sprowadzić z Manchesteru City jakiś młody talent. Ta czcionka, tak. Aaron Nemane, aha, no tak. Zoch znowu odrzucił kontrakt. Ale musimy powalczyć o niego, bo może być dobrym zawodnikiem, a tym bardziej, że rokuje właśnie na takiego. Trochę tak skąpo, daj mu troszeczkę więcej. 2800, to już troszeczkę lepiej wygląda, ale wydaje mi się, że tak 2900 to już by była taka stawka. Zobaczymy, może się uda. Verratti do Bayernu i Christian Eriksen też do Bayernu, ale wysokie stawki. Gareth Evans, zgadzasz się? 350 tysięcy, dobra. Szkoda nie go bierą. Szkoda go trochę, bo... Ale 28 lat ma i tylko 64 w statsach. A to nie tak tragicznie. Luis Oliveira. Jest. Udało się. Na nim nam zależało, prawda? Tak jest. No to go sprowadziliśmy. To już mamy jednego porządnego obrońcę. Lewego. Oferta nie do przyjęcia. Matthew Hudson, bramkarz. No nie są zainteresowani zawodnikiem. Czyli po prostu... Nie wiem, to damy 130 tysięcy. Trzeba hajs za niego wydać i... I nie ma. 130, nie 140. 140 to będzie za dużo. Okej. 5 godzin do końca. Zawsze te emocje. I w tym ostatnim dniu wydano 252 miliony 400 tysięcy. Jest, udało się. Nemane? Przychodzi do nas. Prawy pomocnik. Nie ma odwrotu. Świetnie, udało się. I samych 18-latków. Mateo Zoch także się zgadza. No nie powiem, no teraz to będziemy mieli świetny skład. Dobra, to udało się już kilku zawodników sprowadzić. Czyli tak, Oliveira, Nemane i Zoch. 4 godziny do końca. Czyli musimy teraz przetrwać i zobaczymy, czy tam jakieś oferty są. 3 godziny do końca. Zawodnik sprzedany. Dobra, sprzedaliśmy Evansa. Isaiah Brown na celowniku. Nie mamy tyle pieniędzy, no.
No choćby się zesrać. Miałem 10 milionów w budżecie, to jeszcze bym go. Choćby się zesrać, to nawet nasz zarząd jest tak biedny, że nie dałby nam tyle pieniędzy. Przyjęli. Dobra. Tak, jednak? Za tego bramkarza. No to daj mu tyle, ile chce i zobaczymy. Ale tylko 2 godziny zostały, nie? Do końca tego. No ale wszystko się może jeszcze zdarzyć to w te 2 godziny. Nie wiem, może mu babka umrzeć na przykład. I godzina, no i chyba już za późno. No niestety, nie udało się. Nie sprowadziliśmy, więc będziemy musieli... W następnym okienku transferowym sprowadzić jakiegoś bramkarza. A tu jeszcze mamy szkółkę juniorów. No świetnie, kontuzja na treningu tam jeszcze wyskoczyła. Christian Peters. Peters. Bieremy go! Potencjał 76-94, ale na razie ma 62. To się zapowiada całkiem przyzwoicie. Proponuj mu kontrakt. 2 lata, rola w zespole. Na razie nie wiem, zmiennik. Daj na zmiennika, bo niech nie oczekuje za dużo. Jak mu dasz ważnego zawodnika, to będzie się pluł, czemu on ale nie gra. Ale 16 lat ma i 600 tysięcy euro jest wart. Więc to musi być dobry zawodnik. Przede wszystkim dobry, potem ewentualnie jak będzie miał 28 lat, jak już będzie trochę starszy, można go sprzedać i będzie wart 100 milionów kolejne. Zobaczymy. Dobra, co my tu mamy teraz? Dobra. Kolejny mecz. Kolejny mecz ligowy, mamy tabelę. Na razie jesteśmy na 8 miejscu. Na 8 miejscu. 2 wygrane, 1 remis, 1 porażka, 5 zdobytych bramek, 4 stracone. Więc na razie nawet do baraży się nie kwalifikujemy. Dobra, trzeba zobaczyć. Accrington, kolejny mecz. Jak to będzie z tym naszym składem? Kurde, i 2 najlepszych zawodników, jakby nie było. Chaplin? Chaplin i Clark są kontuzjowani. Nieprawda, bo najlepszy jest Lukman. Szybka wymiana i rotacja składu. No trzeba dać tych nowych zawodników do składu. No wypróbować ich przede wszystkim, dać im pole do popisu. Czy faktycznie byli warci tych pieniędzy, prawda? Dokładnie. No i tutaj mamy właśnie Kabanos tak szybko mi zapierdzielać i zmieniać skład, co jestem po prostu pod wrażeniem. A jak się sprawuje Miyoshi? Na razie średnio. No i tutaj mamy już skrót. 7 minuta, czerwona kartka dla Stevensa. Dokładnie, Stevens w 7 minucie. I rzut karny. Tak, był rzut karny. Wiesz co, Stevensa trzeba trochę utemperować. W poprzednim meczu żółta kartka, teraz czerwona. Rzut karny został obroniony, ale... I tak nam wciskają piłkę. I tak nam wcisnęli. W 10 minucie. Boko. Tutaj już 54. Świetna akcja i potężne uderzenie pod poprzeczkę. 2-0 dla przeciwnika, czyli dla Accrington. A bramkę strzela Billy Key. Billy Jean. Ten od Michaela Jacksona. No i niestety ta sytuacja z początku meczu ustawiła chyba to spotkanie? Nie chyba, tylko na pewno. Portsmouth w 10 nic nie może zdziałać. Tutaj już jest 68 minuta. Strzał 3-1. No Ford przeciwko Accrington nie może nic zdziałać. Cała drużyna jest... Gramy w osłabieniu. Clark, 69 minuta. 3-0, przegrywamy. To chyba możemy się pokusić o jakąś bramkę honorową. I tak też się dzieje, 88 minuta, brameczka, a zdobywa ją kto? Basogo. To chyba ten piłkarz, którego niedawno sprowadziliśmy, prawda? Tak, dałem za niego równowartość 0 euro. Wziąłem go jako wolnego zawodnika. No, Olis Adebe co prawda nie cieszył się tak bardzo z tego przegranego meczu, ale Grundrze, chociaż jego piłkarze walczyli do końca. Kolejna porażka ligowa. 5 strzałów, 1 celny, 54% posiadania piłki, 88% dokładności podań, ale niestety. Powiem tak, trzeba w końcu spiąć dupę i musimy, jeżeli chcemy wznieść się na szczyt, to musimy się postarać. Portsmouth spada na 13 miejsce. Na razie słabo to wygląda. W połowie tabeli. Nawet nie. Steven Age prowadzi 4 zwycięstwa, 1 porażka. Nie jest łatwo, ale wierzymy, że jeszcze coś uda się zrobić z tego zespołu. Na razie budujemy zespół. Początki są zawsze trudne, ale jeżeli wierzycie w nas, w wędliny, w
księcia Kiełbasę i króla Kiełbasy i księcia Kabanosa, to możemy wszystko. A na razie się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.